Raz. Dominik Woźniak, MMA.pl, jesteśmy na... Dominik Woźniak, MMA.pl, jesteśmy na stoisku Dragon Sports Poland, ze mną Łukasz Zaborowski. Widziałem ostatnio na Facebooku, że będziecie otwierać nowe kluby. Czy mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć? Na ten moment tylko tyle, że otwieramy nowe kluby i na więcej musicie czekać. A czy to jest ekspansja jakaś na Polskę, czy to gdzieś będzie lokalnie po prostu w Łodzi? Może nawet na świat? Dobrze, w takim razie jak będzie oficjalne info, będziemy wtedy na pewno na MMA.pl będzie opublikowane. Karolina Owczarz to jest taki jeden z bardziej oczekiwanych debiutów z wielką promocją, ale bardzo mało jest jej w internecie, jeśli chodzi o umiejętności. Nie pokazujecie za dużo. To jest specjalny zabieg, czy po prostu tak wyszło? Wiesz co, na pewno specjalnie też nie ujawniamy materiałów treningowych, bo to też jest takie dla... czy Paulina Raszewska też na pewno jej sztab jakoś tam by sprawdzał to. Jest taka niepewność, tak, jedna i druga jest debiutantką i tak naprawdę zobaczymy, czy która się więcej nauczyła, bo tego MMA, no bo jedna i druga jest ze sportów stójkowych. Wiadomo, że ta stójka jest zupełnie inna w MMA, jak w boksie, jak w kickboxingu. I co, zobaczymy, która po prostu jest bardziej chłodna, że tak powiem, która jest jak gąbka. No, po ogłoszeniu przeciwniczki dla Karoliny ja byłem bardzo zdziwiony, bo jednak na debiut to jest no, ciężka zawodniczka, bo no, Paulina już ileś te sztuki walki trenuje i jest trenerką w ogóle. Bardzo ciężki debiut. No tak, bardzo, ale mówię, no jedna i druga debiutuje, na tyle to jest dobrze, że są dwie stójkowiczki, więc bo myślę, że zestawiać się jakąś dobrą zapaśniczką, która już obijała się gdzieś tam na almach czy coś, to by był zły ruch, dwie stójkowiczki, myślę, że będzie fajna walka i no co, że Paulina jest na pewno bardziej doświadczona, ale też nie jest, nie wiem dokąd tutaj, nie jest Joanną Jędrzejczyk, tak, która przychodzi do MMA z kickboxingu. No, o tym nie zapominajmy. Tak samo Karolina nie jest Holly Holm, która przychodzi z boksu do MMA. To są dwie dziewczyny, które tak naprawdę zaczynają uczyć się czegoś nowego i też nie oczekujmy, myślę, że nie oczekujmy od nich zbyt wiele, żeby się po prostu nie rozczarować. Niech dadzą fajną walkę na tyle, ile się nauczyły tego MMA. To wiadomo, że stres to tak naprawdę głowa tutaj dużą rolę zagra, bo wyjść przy 17 tysiącach ludzi to na pewno jest dość stresująca sprawa. Chciałem Cię zapytać jeszcze o tą różnicę między, jakbyśmy porównali, boks kontra K1, jakby można powiedzieć, że tu się mierzy z takich od podstaw, tak? No, trzeba mieć plan na takiego zawodnika, który wywodzi się z boksu, no bo jednak ta stójka jest całkiem inna i już dużo razy widzieliśmy, jeśli konfrontowali się zawodnicy boksu a K1, że jednak to K1 wygrywało, bo jak dochodzą te kopnięcia, no to ta stójka wygląda całkiem inaczej. Nawet ostatnio z Jurasem rozmawiałem i mówił, że jak ze szpilką sparował na same ręce, no to nic nie mógł zrobić, ale jak już dochodziły nogi, no to już było całkiem inaczej. No, tak jak Jackiewicz walczył z parchetą, nie? Albo... chodziło, co chciałbym powiedzieć, no miejmy nadzieję, że jest tak dobrze, znaczy wiem, że jest dobrze przygotowana i poradzi sobie boksersko z Pauliną Raszewską, kickbokserką. Dobrze, przejdźmy dalej, Marcin de Polish Zombie Wrzosek i Kleber Kojkę, no ta walka już można powiedzieć jest ogłoszona, nie wiemy kiedy ona się wprawdzie odbędzie, ale też no, wydaje mi się, że to powinna być walka o pas chyba, tak? Tak, to na pewno, myślę, że to będzie walka, następną walką Marcina będzie walka o pas z Kleberem, jeżeli nic się nie stanie nadzwyczajnego, bo to jest raczej już klepnięta walka. Powiem, czy ty już myślałeś, jak przygotować Marcina do tej walki? Macie już jakby jedną walkę za sobą z tym zawodnikiem, więc chyba jesteście też mądrzejsi, a jak widać, no widzisz, Kornik wygrał pierwszą walkę, a w drugiej mu się nie udało pokonać Kojkę. Ale dużo rzeczy tam tak naprawdę się zmieniło. No, Kleber wtedy wyglądał jak patyk, zobacz te zdjęcia z ważenia, naprawdę poszedł siłowo po tej walce, gdzie Kornik wygrał tylko i wyłącznie siłą fizyczną, bo to nie były genialne wyjścia, ucieczki z parteru, ani z tych dźwigni, tylko to była siła fizyczna. Kleber do walki z Marcinem już bardzo mocno już był gotowy.
I tak naprawdę, kurczę, no, tak nie da się unikać z tym gościem parteru, po prostu trzeba się z nim bić w parterze, no, bo jak będziemy unikać jego obrony, to się stanie tego jego najmocniejszą rzeczą i tak tam będzie, i jak się bronić, no to się przygrywa po prostu, trzeba tam też go pobić. No mi się wydawało... Mono Dragon Sports Ponet, który ma sobie nadajnik i znamy jego wszystkie ruchy. No mi się wydawało, że właśnie to, że on nie zrobił wagi ostatnio z Kornikiem, to będzie na plus dla Kornika. Bo jednak był wymęczony do tej ostatniej chwili, tak? A było na odwrót. No, tak. Przejdźmy dalej. Karolina Kowalkiewicz walczy z Felis Herring. Ta walka była ogłoszona i mówiono, że Felis Herring czekała na rywalkę z najwyższej półki. Ale jeśli byśmy to odwrócili, to Karolina nie dostała rywalki z najwyższej półki. Czy na tym etapie kariery to jest dobry rywal? Moim zdaniem niezbyt. Wiesz co, dostała najlepszą możliwą rywalkę wolną na ten termin. Tak to by musiała czekać pewnie znowu długo. Chcieliśmy przełożyć tą walkę z Andrasz trochę dalej, ale ona nie chciała czekać, bo już była, bo ktoś jej wcześniej wypadł i była już długo w przygotowaniach i tam ona walczy w rodzinnym mieście chyba, więc bardzo jej zależało na tym występie. Karolina jak zaczęła brać leki, to zgłaszała to do UFC, musiała, żeby dostała pozwolenie na te leki, żeby nie było, żeby usada wpadła i była kicha. Więc UFC jak już daje zgodę na coś takiego i leczenie jest w klinice, to oni sami odwołują tą walkę. To nie jest tak, że ktoś to chciał, tylko nie możesz powiedzieć, że... W tej walce w Orlando, która miała być, tak? No to i potem po prostu została, Herring była najwyżej notowana tak naprawdę, 4 zwycięstwa z rzędu. Gala w Nowym Jorku, no co, no, tylko głupek by tego nie wziął. No myślę, że dla Herring jest to mega strzał. No bo jak wygra, to będzie w top 3, nie? A Karola jak wygra, to pokonała dziewczynę, która 4 razy ostatnie, 4 ostatnie walki wygrała, nie? Więc zobaczymy. Ja myślę, że będzie pewnie albo Torres, albo Andrasz następna, jak wygra Karolina. A może być też taki scenariusz, że Rose wygra z Aśką na tej samej gali i zrobią rewanż Rose z Karolą, nie? Karola wygra. Powiedz mi, bo jednak ten styl walki Herring... Jeszcze nie myślałem, jak to zrobię, ale ułożę rozpiski potem. Ten styl walki Herring, no to jest taka bardzo siłowa zawodniczka. Uważasz, że tak stylowo ona pasuje do Karoliny, która w ogóle nie jest siłową zawodniczką i taką bardzo techniczną i no, radzącą sobie we wszystkich płaszczyznach? Tak. Pasuje. Bardzo miło się układa plan na tą walkę. Na pewno. To będzie na pewno fajna walka. Chciałem się jeszcze zapytać o tą całą sytuację z Jędrzejczyk i z Namajunas, no bo jednak tak, Karolina wygrała z Namajunas, Jędrzejczyk przegrała z Namajunas. Uważasz, że na ile to była niedyspozycja Aśki w tym dniu, że ona przegrała z Namajunas, a ile to jak Namajunas poszła do przodu z umiejętnościami? Znaczy wiesz, ja myślę, że po prostu ją trafiła. Ja też mówiłem, jak typowałem tą walkę, że do drugiej rundy może ją trafić. Karolina sama mówiła, że Karolina ma bardzo mocną szczękę, a powiedziała, że najmocniejszy cios, jaki w życiu przyjęła, to był od Rose. I myślę, że to była tak naprawdę zajebiście ją trafiła. Wiesz, to nie było niedyspozycja, nie zbijanie wagi, nie wiem. Każdy zbija wagę, każdy ją robi, a jak potem każdy chodzi i gada, zrobiłem szynek do walki z Szulim, teraz waży 94 kg. Nie? On rozgrzewki nie mógł zrobić i chodził, potem mówił, że to jest bez sensu i uwierzcie mi, że miał straszne zbijanie wagi. I to było, każdy, kto w tym siedzi, to wie, że naprawdę zawodnicy przychodzą niekiedy straszne rzeczy, ale po co się usprawiedliwiać tym? To myślę, że gdyby ona bardziej przyjęła tą porażkę, dobra, przegrałam, zapierdalamy dalej, to myślę, że teraz by jednak z tyłu głowy to nie się działo. No nie wiem, no myślę, że Rose po prostu zrobiła świetną robotę i trafiła ją. I to nie raz przez przypadek, tylko dwa razy ją trafiła, padła. No co? Dobrą, zajebistą robotę wykonała. Ale a propos tego, co mówisz, no to niedaleko szukać. Ostatnio walka Borysa Majkowskiego z Roberto Soldiczem. No ewidentnie było widać, nawet przed walką, że z Borysem jest coś nie tak. On się nie tłumaczył. Ale jednak tutaj też wydaje mi się, że jeśli Borys byłby tutaj w 100% sprawny, to ta walka inaczej mogłaby się podobać. To jest takie gdybanie. Wiesz o co chodzi? Najważniejsze, jak jesteś tym mistrzem, to możesz kurwa się zezrać w gacie, ale właśnie to czyli cię najlepszym, nie? To nie ma czymś... To musisz być gotowy na każdy dzień, w każdym momencie. To jest ten poziom, nie? Jeżeli walczysz z gościem, który...
nie wiem, wychodzi. Nie potrafiłby z tobą wygrać, bo masz słabszą dyspozycję, a ty z drugiej strony nie umiesz, masz słabszą dyspozycję i tak musisz wygrać. No i co? Wycofasz się z walki, nie wycofasz, już tam jesteś, więc to czyni cię tym mistrzem. Nie? Jest wielu zawodników, co potrafi. John Jones potrafił dać zjebaną walkę po pięciu zajebistych. I co? Może coś mu się stało, złamał nogę w trakcie coś, wiesz. No nie wiem, no to jest moim zdaniem takie tłumaczenie się, no Borys się tłumaczył, ale co by było gdyby, zobaczymy jak będzie rewanż, nie? I tyle, ale tak to, kurwa, walka to jest walka, skończyła się i koniec tematu. Będzie następna, jest nowa historia, a tak to... Na koniec jeszcze chciałem zapytać, Tomasz Darkun, Mamed Khalidow, walka, którą tutaj interesuje się wiele osób, jak ty czujesz i jak to będzie wyglądać? Naprawdę, Mamed potrafi wystrzelić, jak powiem, w każdym momencie potrafi, może to być 30 sekund. Myślę, że jeżeli pokona Mamed, to pokona przez nokaut Tomka, ale z drugiej strony też myślę, że Tomek może pokonać Mameda, bo ma ciężkie ręce. Ale Mamed fajnie zawsze znajdował te dziury w stójce, nie? I w tych lukach, szczególnie u tych wysokich. A Tomek nie bije, otwiera się dosyć mocno, więc... Kurczę, ale jest spora przewaga, widziałem jak oni stoją koło siebie, no nie wiem, to jest taka walka, jak Mamed wygra, to 7-7, 8-4, 9-3, sztos. Ale czy uważasz, dwa pytania jeszcze a propos tej walki, czy uważasz, że to będzie najlepszy stójkowo zawodnik w karierze, przeciwnik w karierze Tomka? A drugie pytanie, Mamed, tak? A drugie pytanie, czy to będzie tak, że im dłużej ta walka będzie trwała, tym ten pojedynek będzie lepszy dla Tomka właśnie? Co, nie, jak patrz, kurczę, zależy jak oni będą przygotowani, jak będą się czuć właśnie tego dnia, bo Tomek jak walczył tak szaleńczą walkę, miał stokodżu, to też kondycyjnie tak widać było, że tam go skończył go, ale było ciężko potem, nie? A kurczę, no nie wiem, to jest... Ta walka to jest taka loteria, ale myślę, że raczej przez decyzję Tomek by wygrał, nie? Ale a jeżeli szukać, na pewno myślę, że nie skończy Mamed go, ale przez nokaut jest w stanie go ustrzelić. Dobrze, na koniec jeszcze powiedz mi, jak klub się rozwija i co tam u was słychać, może jakieś walki się zapowiadają, coś ciekawego? No Radzik walczy na koniec marca, Damian do ACB wróci. Radzik w Czechach walczy, Zenek wraca na koniec kwietnia, Mateusz Ostrowski i Funtik będzie walczył, bardzo talenciak, fajny, 1-0 ma rekord na razie zawodowy, 61 wadze, Dawid Gralka wraca w kwietniu. A Sportsman Fight? Nie. A jak w ogóle ci... Dawid Tempowski debiutuje na Babilonie. No. A jak w ogóle ci młodzi tacy, co przychodzą? Macie jakieś już takie perełki, żeby produkować? Jeżdżą na Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, teraz jadą do Lumoja na nogi. Potem mamy Puchar Polski. No i dobrze, ostatnio byli chyba, mieliśmy na czterech, mieli chyba 2-3 złota, jedno srebro. Ładnie idzie, dziewczyny bardzo ładnie poszły, bo każda medal zdobyła dużo. Mamy 9 tak naprawdę startujących dziewczyn w klubie, więc to jest bardzo fajne. A propos narzeczonej Zombiego, która teraz mocno zaczyna trenować, widzisz w niej potencjał na profesjonalną zawodniczkę MMA? Na pewno, no wiesz, debiutowała na Mistrzostwach Polski, miała 4 rywalki, pokonała wszystkie, bardziej doświadczone o wiele. Teraz jedzie na te nogi, potem będzie na Pucharze Polski. Myślę, że semi-pro w tym roku walkę nawet w pierwszym półroczu zrobimy, a może jak będzie chciała i teraz się przekona, to zawodowo od nowego roku. Nie? Super, dobrze, dziękuję bardzo. Myślę, że wykorzystaliśmy wszystkie tematy. Na koniec jeszcze jakbyś chciał coś powiedzieć. Trzymaj, ryloczki. Dziękujemy bardzo, dziękujemy.